Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Chciałbym tutaj odpowiedzieć na kilka komentarzy na moim kanale, a konkretnie dotyczących linii 808, jak to tam ktoś napisał. Dostaję pytania o to, czy posiadam gołębie linii 808. Ależ ty jest nerwusek. O, tu wam pokazuję jednego płowego, ale strasznie się denerwuję, zaraz go puszczę. Płowy o numerku 5639. A idziesz, bo tamten był strasznie nerwowy. Tu pokażę kolejnego płowka. Mam oczywiście płowe gołębie, ale właśnie dostaję pytania o linię 808, to jakby wszystkie płowki wychodziły się z 808. Żeby było śmieszniej, to tu mam gołąbka na oddziale, oddział numer obrączki 020 0020. Jest super gołębi oczywiście ten gołąbek, ale nie wiem czemu hodowcy do mnie dzwonią w sprawie 808 gołębi, bo ja nigdy nie powiedziałem, że ja posiadam gołębie z linii gołębi 808 lub od kogoś, kto te gołębie posiada. Więc jedni jakoś dziwnie wypytują mnie o te gołębie. No niestety, ja akurat niestety czy stety, znaczy nigdy nie posiadałem tych gołębi. Miałem mały incydent w roku, posiadałem chyba wnuka jednego wtedy, ale nawet nie pamiętam, co się z nim stało faktycznie. A tak naprawdę gołębi z linii 808 to ja nie posiadam. Miałem okazję 808, takiego gołąbka o numerze 808, oglądać w ręce na wystawie i tak dalej. Wiem, jak ten gołąbek wyglądał, ale nie, każdy płowy na gołębniku u kogoś, to zaraz ktoś myśli, że to jest 808. To w pewnym momencie jakaś paranoja. Albo hodowcy podpuszczają, czy tak dalej, i pytają o jakieś gołębie, których się nie posiada. Także niestety tej linii gołębi nie mam i tej linii gołębi u mnie nie zakupicie. Moje płowki wywodzą się z innych gołębi akurat, bardzo dobrych, lotników. Nawet lotników z oddziału 020, czy z najlepszego lotnika oddziału 020. To się wszystko zgadza, ale nie są to gołębie z linii gołąbka 808, przynajmniej ja o niczym takim nie wiem, ale wręcz jestem tego prawie pewny, że to nie są z tej linii, ponieważ w sumie znam pochodzenie tych gołębi. Także mam takie płowki, pokazałem jednego samca, tu jest drugi samiec, ej, też ucieka. O, z takich kolorowych gołębi tu jest trzeci. Po nim nawet dzieci w tej chwili są, tyle że ciemne wyszły. Był też jeden czerwony, ale z poprzedniego lęgu. Tam jeden kolega wziął. Są to gołębie z bardzo dobrych lotników. Gołębie Josen. A, mniejsza o to, papiery. Ważne, żeby dzieci po nich leciały. Ale tu jest jeden, mam jeszcze jego brata, nie wiem, tych płowków tu mam, czerwony to jest brat płowków, ten płowy 020 to jest z innego obcej krwi, sprowadzony w zeszłym roku do rozpłodu. No a tutaj mam te pozostałe płowki, wszystkie są z jednej rodziny, są dwaj bracia i kuzyni, tak jakby można powiedzieć, więc w ten sposób to wygląda i chciałbym tu takie fakty zdementować, bo nie wiem, jedni tam jakieś w komentarzach próbują rozsiewać plotki, także nie posiadam gołębi linii 808. Może ktoś powiedział, że posiadam takie gołębie, już też różne sytuacje były, ktoś do mnie dzwonił i się dowiadywałem, że niby posiadam tam od kogoś gołębie, a ktoś jakby no przedstawiał, że mam od niego gołębie, a tak naprawdę tych gołębi od kogoś tam nie posiadałem, więc
Więc tak to się ma z tą linią. Co do strat gołębi, no po każdym ciężkim locie, no wiadomo, że hodowcy są niezadowoleni. Też są komentarze, że te co dobre byłyby w domu. No większość hodowców wie, że jak gołąbki są wypuszczone w złych warunkach atmosferycznych i lot jest bardzo ciężki, to często giną, czy w lotach starych, najlepsze lotniki, najszybsze lotniki, a wiadomo, gołębie były zdrowe, bo super się wcześniej spisywały, więc to tak nie jest do końca, że na locie tylko giną gołębie słabe. Oczywiście każdy lot to selekcja, bo wychowujemy, staramy się wychować te gołębie najlepsze, ale żeby loty były takie, żeby miały one, że tak powiem, fajną szansę powrotu, to są loty sensowne. No i tu kolejny płowy. W sumie płowę mam z trzech rodzin, bo jedna rodzina to jest związana z czarnymi, jest płowy i czarne. Też jakby jest taka sytuacja, bo tam jedne są płowki, jedne czarne i to rodzeństwo, i tam czerwonego też mam, to jest brat czarnych. Jest tutaj cztery sztuki, trzy płowe i czerwony są z gołąbków, którymi się wymieniłem z moim tatą. Jeden płowy jest konkretnie od kolegi, także to jeśli chodzi o historię moich płowych. No a po tych płowych, jeszcze jest gladiator, bo bym zapomniał o gladiatorze. No, a chodzi o młode, to mam z... A jeszcze jest jeden płowy, który jest córką szaleńca naparowany. Także mam w sumie płowego, młodego wnuka szaleńca. Tak samo. A to już chyba wszystkie płowki. No, w sumie nie wszystkie, bo wyszedł mi. Ale to za pośrednictwem w sumie tych już kolejne pokolenia i jakby płowy, jeden z nich był sparowany z samiczką Adadama Zenkę. Także wiadomo, że to się w różną stronę jakby kręci. Także jakieś tam głupie komentarze i tak dalej, to mnie nie interesują i tu tym hodowcom chciałem to zdementować. Mam parę płowych, ale one mają, to są z innych linii gołąbki, bardzo dobre, ale no i posiadam też takie rude, to jest, tak jak to mówię, płowy rudy, ale on jest zupełnie inny odcień i kolor, i to jest akurat syn mojego szaleńca. I też było właśnie, że linia szaleńca to jest 808, to nie jest prawda. To nie są płowki takie normalne, tylko to są rude, takie płowki zupełnie inne, także tutaj chciałem pokazać, to są inny odcień płowych. Nie wiem, jak ten kolor nazwać w sumie, no czasami pisze się płowy właśnie na listach, no bo taki niby płowy jest, ale to są rudzielce, to jest zupełnie inna rodzina gołębi. I co śmieszne, ta rodzina jakby jest podwójna, bo z szaleńca wyszły właśnie takie rude, ale też mam rude w sensie z innej zupełnie rodziny, a to co jest szaleńca, te rude, to jest w ogóle od niedawna po prostu gołąbek zimbredowany na pokrewieństwo i po dwóch niebieskich bez żadnego pióreczka rudego wyszedł taki oto gołąb rudy. On jest po dwóch niebieskich. Jego rodzice są niebiescy, dziadkowie są niebiescy, pradziadkowie są niebiescy. Także pokolenia do tyłu wszystko jest niebieskie, a ten gołąbek wyszedł po dwóch niebieskich rudy. Jest to 100% sprawdzone. No i no nie wiem skąd taki wyszedł, ale wyszedł. Także no tak też czasami bywa. Sytuacje się zdarzają, no zobaczymy. Płodzi pierwszy raz u mnie, bo to jest dopiero roczniak, jak widać, 19 rocznik. Tak naprawdę za parę lat dopiero się dowiemy, co ten gołąb w krzyżówce z innymi gołąbkami będzie warty. Na razie jest na moim rozpłodzie. Wiadomo, że na rozpłodzie jest część gołębi z bardzo dobrym pochodzeniem, ale to jakby gołębi rozpłodowych, testowych, że dopiero
oczekujemy, testujemy je i sprawdzamy. Także to tak tu wygląda. Także to też się z tym nie zgadzam, że tylko dobre gołębie przylatują z lotu, a tylko złe się gubią. Jest troszkę w tym prawdy, ale można by mocno dyskutować i na pewno wiele lotów takich było, że ginęły superlotniki. Oczywiście jak gołębie są głupie, chore, to giną znacznie szybciej i wcześniej. Przede wszystkim o zdrowie też chodzi. Mądre gołębie czy tam, ale są predyspozycje, bardzo szybkie ptaki, które idą na że tak powiem, w zaparte i na takich ciężkich lotach najbardziej dostają popalić. A moje część hodowców potraciło tyle gołębi, że nawet mają zapędy lotować późniakami w przyszłości, żeby sobie rocznik uratować. Więc zobaczymy jeszcze 3 loty, ile tych gołąbków do końca sezonu przeżyje. Ja potrzebuję 60 sztuk, mam ich 120 na tą chwilę, a około 60 mi wystarczy, więc oczywiście nie chciałbym ich zgubić na locie, bo nie o to chodzi, żeby te wytracić pozostałe, bo to też tak nie jest, że ten kosz selekcjonuje i zostawia te najlepsze, najszybsze ptaki. Loty młodych to trening, one mają nabrać doświadczenia, a tak naprawdę potem hodowca wybiera, co z tych gołębi zostawić i na które ma miejsce. Chociaż jest to bardzo trudne, bo do głowy nie zajrzysz. Najlepiej by było wszystkie młode zostawić, ale nie jest to, jest to niemożliwe. I trzeba wśród nich, mam nadzieję, że będzie trzeba wśród nich zrobić selekcję, a nie zrobi tego kosz. Może częściowo zrobić, ale nie jakichś tam drastycznych zakresach. Więc zobaczymy. Na razie szykujemy się do najbliższego lotu. A co reszta pokaże? Okazuje się, że najbliższy lot już jest w sobotę. Dowiedziałem się dopiero co, że będzie to lot przesunięty na sobotę. Więc już niedługo nas czeka locik. Dobry lot.